dzisiejszym odcinku po ponad 4 latach zmienię, widzowie, swój wygląd, a pomoże mi w tym moja cudowna ekipa, czyli Lolowy i Milkacz. Witam was serdecznie. Dzisiaj przygotowałem 10 przepięknych przebrań, z których wy może pomożecie mi wybrać najpiękniejsze. Wow. 3 ogólnie z tych przebrań są od widzów. Tutaj widzowie, pozdrawiam serdecznie Miseczkę, Sipa i Juniorksa za przygotowanie pięknych skinów. Pozdrawiamy widzów, jesteście super. Też widzowie skina. No. Właśnie, może przygotujcie też, widzowie, kto chce to skina dla Lolowego i dla Milkacz, to może też nagramy taki odcinek z nimi. Tak. To było naprawdę dobre, wy widzowie subskrybujcie, zostawiajcie łapeczki w górę. No i ja, jak widzicie, widzowie, jestem na tej przepięknej scenie. Tutaj kandydaci, czyli Lolowe i Milki, oni będą mi pomagać z wyborem. Mamy 10 jakby pozycji, czyli 10 numerków, bo mam 10 dzisiaj, widzowie, przebrań. No i w każde się przebiorę i razem ocenimy od 1 do 10, potem wybierzemy najpiękniejszy. No i możecie dać znaka w komentarzu, czy chcecie, żebym na przykład z tym przebraniem, z nowym wyglądem na przykład nagrywał przez kolejny tydzień. Byłoby to śmieszne. Ja chcę, tak, ja już to zadecydowałam, że jak tutaj będzie 2500 lajków, to daj, bo będzie nagrywał. Co jeśli te wszystkie skiny będą mega słabe? No właśnie, a co jeżeli ten skin, wiesz... No to nie, no to nie będzie zabawne, to będzie... Dobra, nie, zobaczymy. No właśnie. Zobaczymy. Może ty sobie zmienisz skina na tydzień, co? No właśnie. Dobra. Ty zmieniasz skiny jak rękawiczki, Emilia, to jest, no. Tak nie powinno być. Dobra, ja idę się przebrać, idę w pierwszy strój, widzowie, to jest moja przebieralnia. No i co, widzowie, biorę się za przebranie w pierwszy kurs kino. Dobra, idę przebrany w pierwszą propozycję. To akurat zrobił widz. No to jest, takiego. No. Widzowie, 5000 lajków i... Nie. Daj ocenia skina na tego. Nie, to wygląda... Ja mam komunikat do widza. Dawaj. Czemu ty masz podarte gacie? No właśnie nie wiem co to, patrz na plecach w ogóle coś mam, ej, co kurczak, to jest? To jest noga z kurczaczka. To jest skór, KFC mam na plecach, co jest, jestem dostawcą. Ale czemu ty masz takie, co to jest, to z tyłu, to słoneczko jakby? Nie wiem, jakieś... to jest chyba jakaś chmurka, nie wiem, toast może jakiś? Nie, to jest, Ej, nie wiem, co to jest. Emotka? Emotka chyba to jest jakaś możliwe, no. I ja na rękach mam takie rzeczy. Co to jest w ogóle? Czemu ja mam pieluchę? Ja mam 22 lata, no. To jest straszne. Nie. Ale dobrze, że taka emotka, bo najgorsza to jest taka emotka z uśmieniętą buźką. Ta jest takie spoko jeszcze. No, ja wiem, o jaką ci chodzi, no. Wiem, o jaką ci chodzi. Ta emotka boomerów. Dobra, teraz tak. Ocena od 1 do 10. Oceniamy, no ja osobiście, oczywiście szanuję widza, który to wykonał. Serduszko dla ciebie, drogi widzu. Ale, no ja siebie nie widzę w tym skinie, no to wygląda dość strasznie, te zęby, Jezus, dlaczego ogólnie, mam dwa zęby? Jeśli jedyne, co mi się podoba w tym skinie, to w miarę fajne są te okulary, ale ogólnie tak to raczej nie podoba mi się. Oksy fajne, no, oksy mi się też bardzo podobają. Ja uważam, że jest bardzo dobrze wykonany ten skin przede wszystkim, a to również trzeba tutaj docenić, tak, ponieważ no, wykonany jest idealnie, no zobacz, jak to jest pięknie w ogóle gradient zrobiony, ładnie kolorki tutaj w tej ślinie. Ale Miki, to tutaj się automatycznie robi! Ten kwiatuszek po prawej, no po prostu prześliczny. Tej, ja oceniam tego skina na 6 na 10. Okej, okay, czyli Milki dajesz 6. Lolo, ty ile? Daję 3 na 10. Okej, okay, no ja daję takie 4, bo jest spoko, ale no raczej po palionowie z takim latać bym nie chciał, no. Czyli 4,5 na 10. Czyli łączna ocena, tak, to jakieś 4,5 na 10 by wychodziło ze średniej. No dobra, okej, okay, no to lecimy w takim razie dalej. Ja się przebieram w drugą propozycję. Przed państwem najnowszy Dave, aka przebrany taki... Ej, to jest kobiecy, kobiecy skin, można było powiedzieć, tylko ej, gdzie ja mam oczy, ej! Nie mam oczu! Zgubiłeś buta jednego jeszcze. Ale buta o to też. Chodzi, albo skarpetkę. To jest drugi skin, gdzie ty masz jednego buta. Ej, no właśnie nie, ej, no! W sumie tak! Tu widzowie chyba jakiś spisek, bo na początku to lecą skiny od widzów. Ej, widzowie, powiem wam tak. Tu jest jakiś spisek chyba z tymi butami, no, bo drugi skin nie ma buta. I tutaj jestem ubrany w taką, nie wiem, kieckę? Taka sukienka po prostu, w kwiatuszki. No właśnie widzę, ale jedna dziwna rzecz jest taka, że twój pulik jest jakiś dziwnie zrobiony. Ej, co jest dziwnie zrobione? Głowa? Pulik po prawej stronie swojego skina, sobie zobacz. Aha, a to nie widzę, nie, tego nie widzę. Ale w ekipunek wejdź, A, widzę, no. Widzisz? Tak jakoś nie wiem, jakby brakowało tekstury albo coś takiego. Tak, widzę, no coś tam jest, jakieś niedociągnięcie, widzowie. Dobra, to oczywiście będzie punktowane, no Emilia pewnie tutaj 10, albo to kobiecy skin, no nie, to takie... Nie, no coś, no gdzieś to różowe z czerwonym połączyć, no nie mogę się na to po prostu patrzeć. Tutaj Emilia tutaj wyszukuje się najnowszych kunsztów mody francuskiej, no dobra, oczywiście. No to... Emilia, no to ile No dla razie? Mnie to jest zbyt duża zmiana, no nie podoba mi się niestety tutaj, no...
Kurczę, no nie wiem, no te włosy fioletowe, nie wiadomo, no co się tak... dzieje w ogóle z przodu, tu nie masz pół twarzy, tak, nie masz skarpetki ekspozycja, jednej. Ekspozycja No rozumiem, to jest taki performance, rozumiem ten performance, ale mimo wszystko to moja ocenka tu będzie niestety 3 na 10. Wszyscy się zgodzimy, że czegoś brakuje w tym skinie, no na przykład oczu, dlatego... No właśnie, nie mam oczu, ja wyglądam jak Herobrine. Dlatego ja daję takie 3 na 10 i raczej nie widziałbym ciebie w tym skinie. Ej, ja myślę, że oko jest, ale ono jest po prostu różowe. Ono jest schowane, nie! No popatrz, to jest różowe oko. Aha, czy to jest oko? To jest oko. Ja, dobra, by się nie skabł. Faktycznie, to jest oko. Nie, ale taki mniej ma, taki jakby, to jak zbugowany skin trochę wygląda. No to ja w takim razie daję, żeby tutaj dorównać, do pełni daję również trójeczkę, no i mamy elegancko 3 na 10, żeby wychodzić z oceny. No dobra, pora na trzeciego skinu. Przed państwem najnowszy pokaz buty z tej strony. Ja nie mogę, co to jest? I znowu mam jednego buta! Czemu znowu mam jednego buta? Ja wiem dlaczego. A, bo ja mam chyba w ustawieniach coś zepsute po prostu. Tak, ja widzę. Ja nie mogę, dobra, teraz! Jaki jestem głupi, dobra, nie wytrzymam zaraz, ale, dobra, teraz działa wszystko. Co ty masz? A co ja mam? Nie wiem, o Jezus, co to jest? Jakieś paski! Nie, to nie są paski, to jest stickman umieśniony. Aha, faktycznie! Ja nie mogę, co to jest? Umieśniony stickman jest z tyłu. To jest mocne. Wytrzymam. I wiesz co, pasuje ci to. Gacie są odwrotnie, bo one powinny być odwrotnie, w sensie, że do góry nogami są, mam wrażenie. A, faktycznie, no. Ogólnie strój banana super i podoba mi się, że ta twarz jest taka inna, ale właśnie bardzo fajna. Daj, ty masz aparat na zęby, tak jak ja przez całe moje życie miałam. Ej, faktycznie, odstaje mi z... bo tak, mam pod głową aparat na zęby. Ja się z tego śmiałem pół roku, Emilii, no nie wytrzymaj, teraz jeszcze ja to ty mam. Masz nos jak Pinokio, weź sobie zobacz swój nos, jakby tak na teksturze jest, o taki jeden. Tak, jest, tak. Ej, faktycznie, on tak wystaje ten nosek, nie Ej, wytrzymam. Super, wygląda to super, mi się podoba. Fajne blaszki są. Ej, to jest fajne, no jakby trochę dopracować tego skina, to byłby spoko. No ja myślę, że jest okej. No, ja myślę, że on ma potencjał duży, widać postaranie. Szczerze, tylko ten tył bym troszeczkę zmienił. Ten stickman tak nie pasuje, no nie wiem, jaka tutaj była wizja autora, ale nawet nie ma źle. Dobra, z tym skinem mógłbym nagrywać nawet widzowie, to jest nawet spoko. No i w sumie pazury masz takie czerwone, to dziwne. Dobra, no pazury dziwne, ale ja go oceniam nawet na 8. To jest daję 8. Ja daję, 6 na 10. Ja widzę, że będzie jakaś perełka na 10 na 10. Okej, dobra, no to w takim razie to jest najmocniejszy skin póki co, mamy średnią, co, dobra. Tak. Teraz wychodzimy na widzowie numerek 4. Okej, baby, a więc teraz wyglądam w ten sposób. To jest taki chłopak żaba, no ale tutaj taki bardziej mroczny, smutny. No nie kolorowy jak mój, co no, ogólnie mam wrażenie, że jakbyś stracił kolory strasznie. Tak, on jest taki smutny ten skin, taki bardzo... Taki nie pasuje, ale no zobaczcie, słuchaj, nie? No nie? Tak, to jest prawda, że nie pasuje. Podoba mi się ta żabka z przodu, ale szacun za to, że popatrz, po lewej i po prawej stronie masz kokardki, które aktualnie są po prostu modne jak nie wiem co. Faktycznie są już kokardki, no. No są kokardki, ale kurczę, do chłopaka nie pasuje. No, tutaj to jest takie, wiesz, to jest taki bardziej damski skin. Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle dziewczyna, a nie chłopak. No możliwe, takie... ma po prostu włosy jakoś schowane, nie tak. Nie wiem jak wam, ale mi się kojarzy to trochę z jakimś takim anime, coś tego typu, no, może, nie tak, wiem. Tak, trochę tak, no taki vibe. Nie wiem, mi się to nie podoba. No i w ogóle na butach mam też jakąś piżamę. Dobra, nie wiem, co to jest. Ja tutaj daję 2 na 10. Mi się to, ja bym z tym nie No, taki smętny. Nie, mi się ogólnie nie podoba, ale właśnie smętny. No, ja tutaj on daję tak, 3 on na jest 10. Ładnie wizualnie zrobiony, bo jest dobrze zrobiony, ale on jest taki charakterystycznie dziwny. No tak, i w ogóle nie oddaje twojej osobowości. Tak, totalnie. O, no właśnie, to też trzeba tutaj ująć. W tym skinie wyglądasz, jakbyś miał, nie wiem, 14 lat i grał w Bed Warsy. Tak, trochę tak, no to jest taki typowy Bed Wars skin sprzed 10 lat, nie? No, totalnie. No to jaka ocena, Lolo, w takim razie? Niech będzie, że tam 5 na 10, bo jest ładnie zrobiony. No. No dobra, okej, no to wysoko, to jest twoja druga najwyższa ocena. Okej, przechodzimy w takim razie, widzowie, do pozycji numer 5. Przed państwem totalna zmiana wyglądu, totalnie coś nowego. No, a mianowicie zamiast żaby będzie kaczor od dzisiaj, co wy na to? Totalnie coś nowego, patrz na to, ja nie mogę kaczor. To jest Ej, dobra. Ogólnie nie podoba mi się kolor tego kaczora, ale samo wykonanie skina jest fajne, bo ono dodaje taki gruby brzuszek masz na taki jakby. Ej, faktycznie, to mnie pogrubia! Nie? Co, jak to fajnie Ej, wygląda! Ej, czemu mnie to pogrubia? I to mnie pogrubia dosłownie! Ej, nie zauważyłem tego! Ale to jest bardzo ciekawe i w ogóle ten skin jest na chudziutkie rączki, bo z tyłu nie masz tekstury.
Faktycznie, no. Coś takiego. No. Ale ogólnie skin, no ciekawy, tylko że ten kolor czerwony mnie to totalnie nie pasuje. Właśnie, też bawi mnie taka gruba. Nie no, skin ogólnie taki no, dość ciekawy, ale widzowie, no, wy to podsyłaliście, ale ogólnie ja uważam, że ja muszę postać przy postaci żaby, no po prostu, tak by to chyba musiało zostać. Wiadomo. Raczej kaczor by tu nie pasował. Taka nagła zmiana, musiałbym cały domek przekolorowywać, wszystko. Ej, ja fakt. Nie mogę, przecież jaka to jest różnica z ale żaby na kaczora. Ale się nie kłócił spalioną o swój kolor zielony. Ej, właśnie! Ej, to jest dobry argument na to, żeby kiedyś, żeby zmienić, no, w sumie trzeba to przemyśleć. Dobra, widzowie, ale ja tutaj, no ja daję jedynkę, bo po prostu ja wiem, że to się nie uda. No ja dam 2 na 10, bo no, coś takiego dziwnego. Ja daję 3 na 10. 3 na 10, okej, dobra, czyli ten skin jest najsłabiej oceniany, lecimy do pozycji numer 6. A co sądzicie, trzeba to bananie, o, no i elegancko, taki banana strój. No, mieliśmy już banana, a tamten banan, uważam, był lepiej wykonany. Ten jest też taki... Tak uważam. Czy się uważam, że powinien być ten banan na twoim żabim skinie, a nie na takim tym. Ale fajne oksy. Mi się wydaje, że ogólnie postać banana na tym skinie jest o wiele lepsza, tylko można to wykorzystać jako taki overlay na twojego skina. Można połączyć dwa skiny, tamten skin i tego skina. I wyjdzie nam taka mieszanka po prostu idealna. Zobacz w ogóle, że tutaj masz taki ogonek na czubku głowy, tego nie było wcześniej. Ej, było, no faktycznie, i z tyłu też jest ładnie zrobiony ten ogonek, no. Tak, też tak ładnie zrobiony, na 100%, tak, ja też na to zwróciłem uwagę, no. Dobra. To widzowie napiszcie, czy był, cofnijcie do tego momentu i zobaczcie. Tak, zobaczcie, bo my teraz nie wiemy, no. Ale ogólnie ten mi się nawet podoba, no ale trzeba było go połączyć. Czyli on jest taką połową, więc ja daję 5 na 10, bo to jest taka półweczka. Mi się wydaje, że ja to nawet tak. Skoro jest połowa skina, czyli ja go mogę ocenić maksymalnie do 5 punktów, więc daję 4 na 10. Okej, czyli to jest taka dobra ocena. Ja daję 5 również, jak daj, bo... 4 i 5, dobra, okej, czyli mamy takie równe ocenki, dobra, pora na pozycję numer 7. A co sądzicie o takim eleganckim przysuniaku? O nie! Co to jest? Co to jest? Najbliższy w Minecraftcie. Nie, 0 na 10. Jak, na 10, co? No, jak 0? Ja jestem fanem. To wygląda jakbyś był jakimś takim, wiesz, kojankiem. Jakie oczy, jak one są w ogóle zrobione, widzowie, jak te instrumenty są takie małe. Ale co to jest za skin? Kogo to jest skin? Bo ja kojarzę taką osobę, jesteś, to tak wygląda. Jakieś była taka bajka. Ja nie wiem właśnie, to jest z jakiejś bajki chyba, ale to widzowie już muszą w komentarzu napisać. Ludwiczek? Nie, chyba nie. Ale nie była taka bajka Ludwiczek i taki był niemiły właśnie taki ten? Była, ale no możliwe, że z Ludwiczka. Ej, nie wiem, widzowie musicie napisać w komentarzu. No nie, no to Emil, jak to oceniasz? No błagam cię. No ja daję 0, no mi się w ogóle nie podoba. No, ja też daję 0. On jest ładnie zrobiony, ale jest brzydki, no kurczę, jak on wygląda, wygląda jak jak taki gbur. O czym mnie przerażają. Nie wiem, że ten skin ultra bawi, ale faktycznie widzowie, totalnie do mnie nie pasuje. Wyobraźcie sobie, że ja się tak witam z wami. No to nie pasuje. Nie ma szans. Trzeba zmienić, widzowie. Zobaczmy, co jest następną propozycją. Żaba ujęta w trochę innych kolorach. Chociaż to chyba nie jest żaba. To jest ropucha jakaś. To nie ropucha, to jest chyba ten. Jak to się nazywa? Ryba. Ryba to jest chyba bardziej. No, to mi wygląda na taką rybkę. A z tyłu tak. No, taka ryba trochę chyba, nie? Ale wygląda ogólnie? To fajnie w sumie. Zobaczcie, jak super są zrobione te paski od sznurków. Tak, no, to jest super zrobione i uważam, że super zrobione są oczy, zobacz. Oczy są mega fajnie są zrobione, tak, no takie duże. Takie wyłupiste, nie tak, wiem. Tak. Co, jak oni robią takie skiny w ogóle? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to wygląda fajnie, no i te spodnie. Ale to jest żaden skin chyba. Nie mam pojęcia, jak to jest zrobione, nie mam pojęcia szczerze, no jest to jakoś ogarnięte, ale wygląda fajnie. Zobacz te sznurki, bo te sznurki są jakby nie chociaż może jest realne. Nie mam pojęcia, jak to jest zrobione. To jest chyba na warstwie. Tak, to jest na warstwie chyba zrobione. Aha, o kurczę, ej dobra, sznurki super fajnie wygląda. No, jest jakoś ogarnięte ładnie. Nie mam pojęcia, jak ktoś to zrobił, ale wygląda to fajnie. Aczkolwiek, czy to do mnie pasuje? No, ryba jako ryba fajna, aczkolwiek, czy to pasuje do takiej żabki? Ale gdyby była zielona? No, gdyby to było całe zielone, to może bardziej, nie? Ale i tak to trochę rybę bardziej przypomina, aniżeli żabkę. To fajnie, no. Więc ja daję tutaj takie 5 na 10 za postaranie, aczkolwiek... Ciężko to ująć. Ja myślę, że 6 daję od siebie. Okej, czyli 2 szósteczki od was, dobra. Ej, dobra ocena nawet, okej. Ale lecimy w takim razie teraz z numerem 9. I ma mój faworyt, naprawdę to wygląda perfekcyjnie. No proszę to zobaczyć, to jest żaba w nowoczesnym wykonaniu z pięknymi okularami, które przypominają mnie w prawdziwym życiu. Wiesz co, Dave, no ten skin wygląda jakby to był skin robiony w pańcie. A mi się podoba właśnie, jest taki prosty i śmieszny. Ale właśnie za prosty, on ma taki nieestetycznie prosty. Porównywajmy z moim obecnym skinem. O, okej, tam widać pomnik. Ej, ja nie mam głowy!
Ej, korpusu tak nie opatrzcie, można mi wejrzeć do środka brzucha. Co? Ej! To jest zrobione, co ja jest? Nie, mogę. Nie, chcę patrzeć. No ogólnie, nie, w porównaniu do mnie, to tak chyba średnio, chyba mój lepszy, mi się wydaje. No. Jest lepszy, na pewno twój, bo ten w ogóle nie ma szczegółów. Twoje plecy tak naprawdę to jest jednolity kolor z jakimiś ciemnymi ciapkami. Tak, takie paski tylko są porobione. No, no właśnie, to fajnie by wyglądało, jakbyś miał tutaj gacie i jakąś bluzę na przykład, czy coś. To no, wtedy może coś było ciekawiej, nie? Cokolwiek, tak. No i te oksy można byłoby bardziej dopracować, no. Bo teraz one zajmują za dużo chyba przestrzeni też. Tak, tak. Chociaż no. Chyba się nie da lepiej okularów zrobić. Co ja nawet nie wiem, czy by się dało jakoś to lepiej ogarnąć. No dobra, ja oceniam go w takim razie na 3 na 10. Z mojego faworyta zrobił się niefaworyt. Ja daję w sumie, nie wiem, z 5, bo mi się podoba. Ja dam takie 5 też. Okej, okay, czyli mamy taką średnią około 4. Pora widzowie na ostatnie przebranie. A co sądzicie o tym umieśnionym przystojniaku? Nie, no totalnie nie. No jak to nie? To jest to prawdziwy Sigma, to, jak ty? To jest prawdziwy Sigma, prawdziwy Gigachon. Mi się wydaje, że tego skina to normalnie stałeś przed lustrem i robiłeś. No idealnie strugane jak Geppetto. I zobacz te bokserki, jakie eleganckie. To są takie. No widzę. Mam te jeszcze rękawice do boksu założone. A, mogę się. To jest w ogóle jakiś bokserski skin, ale w ogóle to jest taki z takiego mema chyba, Pepe, nie? Tak, 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 to jest on, tak, 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 to jest z tego zrobione, to jest taka żaba. Nie wiem, czy jak fajne oczy, wygląda. Fajne usta, ogólnie ciało ogólnie jest genialne, no bo oddaje super to umieśnienie, nie? Ale mimo wszystko wydaje mi się, że mój podstawowy skin wyglądał lepiej chyba od tego. No, chyba tak, bo tak nie wiem, no bo żaden ten skin nie oddaje twojej osobowości. No bo tak już wiesz. Masz przywiązaną moją dokładnie. Osobowość do tamtego tak, wyglądu. Prawda. Wiesz, tak ciężko, jakbyśmy... Emilia, jakbyśmy 3 lata temu zaczęli nagrywać z takim skinem, to wiesz mi, że ten by ci bardziej przypomina moją osobowość. No na pewno by tak było. W każdym razie, ja tutaj daję ocenkę 6 na 10, mi się nawet podoba, ale ja daję. Ja daję 7. 7? Ja 3. Emilia 3, czy tu zaniżyłaś średnią? A więc widzowie, zobaczmy zwycięzcę dzisiejszego odcinka. No i ten skin zdobył największe nasze uznanie, bo średnia ocen jakoś ponad 7 tutaj wychodzi. No, takie 7,5 na 10 wychodzi, więc ten skin wygrał dzisiejszy odcinek. No fajnie. I w sumie fajnie, no bo on nawet no, chyba jest najładniejszy i w dodatku zrobił go widz, więc 2 w 1 tak naprawdę, super to jest sprawa. No więc, no co, ja powiem tak, widzowie, jak zostawicie dużo komentarzy, dużo łapek, no to będę nagrywał w tym skinie przez kilka dni, możecie dać znaka w komentarzu przez jaki czas mam w nim nagrywać, albo inaczej, może jakoś strollować kogoś w tym skinie i wy podsyłajcie swoje skiny na mojego Discorda Kidowic, to tam możemy też zrobić na przykład kolejny taki odcinek. Subskrybujcie koniecznie kanał, wpadajcie do Milki i do Lola. Widzimy się jutro na kolejnych filmach. Pa, pa!